Cieszę się bardzo, że mogę tutaj w Krakowie powiedzieć kilka słów o tym, jak mieć więcej energii i siły do działania i do życia. I słuchajcie, w zasadzie mogłabym tę prezentację streścić bardzo szybko i za chwilę zakończyć, ponieważ wczoraj dowiedziałam się, że właśnie w Krakowie jest jedno z 7 miejsc mocy na świecie, na Wawelu, gdzie Bóg Shiva rozrzucał czakramy i właśnie jeden z nich wyrzucił i trafił właśnie na Wawel. Więc na Wawelu, jak sobie powiecie, na dziedzińcu po lewej stronie jest takie miejsce mocy, gdzie możecie pójść i właśnie tej energii nabrać. I w zasadzie mogłam skończyć na teraz, ale nie zostawię was z tym i powiem wam trochę na ten temat, jak właśnie codziennie radzić sobie z tym, żeby jak nie mieszkacie w Krakowie, no to nie macie blisko, żeby pójść na ten Wawel, to jak sobie radzić, żeby podnieść troszkę tą energię i mieć więcej i chęci po prostu do życia i radości. I być może was zaskoczę, ale tak naprawdę wszystko zależy od was. Wszystko zależy od waszych tak naprawdę codziennych decyzji, od tego, jak przechodzicie przez swój cały dzień, od momentu, kiedy się budzicie, do momentu, kiedy kładziecie się spać. I w momencie, kiedy przygotowywałam się do tej prezentacji, to przyjrzałam bardzo dużo różnych ankiet, badań na temat właśnie tego, co wpływa na poziom energii, na nasze zdrowie, na nasze dobre samopoczucie. I w większości badań, w pierwszej piątce był to ruch, dieta i sen. I myślę, że wszyscy się z tym zgodzili. No i teraz, zacznijmy sobie może od ruchu. Zacznijmy sobie od ruchu. Wszyscy wiedzą, 88% badanych zgadza się z tym, że ruch jest bardzo ważny, ale aż 33% nie ćwiczy, ponieważ nie ma na to czasu. Z czym ja absolutnie się nie zgodzę, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby przechodzić przez ten dzień z taką uważnością właśnie i żeby myśleć o tym, żeby się ruszać. No bo jeżeli o tym nie myślimy, no to to jest zdjęcie mojego zegarka po swoim dnia, gdzie ja pracuję w domu, w związku z tym, kiedy nie myślę o tym i nie mam uważności na to, żeby się trochę więcej poruszać, to moje kroki i moje ruchy to są, wiecie, z miejsca, w którym pracuję, do kuchni po kawę, do łazienki, no nie wiem, może w ciągu tego dnia zawiozą dzieci do szkoły i w zasadzie tyle, tak? Więc to jest niecałe 2000 kroków pod koniec dnia. No masakra. Wszyscy wiemy, że minimum to jest 10 tysięcy i nasze ciało, jeżeli jeszcze tego nie odczuwacie, a nie ruszacie się codziennie, no to nasze ciało bardzo szybko, wasze ciała bardzo szybko dało wam o tym znać. No i jestem zwolenniczką takich bardzo prostych wymiarów. Bardzo lubię cytat z książki Dana. Bądź aktywny w taki sposób, który nie wymaga myślenia. Czyli takie bardzo proste rzeczy, które możecie sobie wprowadzić na razie. I ja dzisiaj właśnie z tych wszystkich dziedzin, które wpływają na nasze samopoczucie, powiem wam kilka takich prostych procedur, które możecie zastosować w zasadzie od jutra, czy nawet od dzisiaj. Jeżeli nie lubicie, ja bardzo polecam wam tą książkę, ona mocno wpłynęła kilka lat temu na moje życie. Jeżeli nie lubicie czytać, to dobra wiadomość jest taka, że na nas zobaczcie jest też film pod tytułem Polskim żyć 100 lat. Zachęcam, żeby obejrzeć ten film. Właśnie. Kilka takich rzeczy. Poranny rozwój. Po pierwsze, co robicie? Przypomnijcie sobie, co robicie rano, jak wstajecie. Pierwsza rzecz. Proponuję, żebyście właśnie zrobili to następnym razem z taką banią i żeby się trochę bardziej poruszać, żeby rozruszać to ciało, żeby rozruszać limfę i od razu się trochę inaczej poczujecie. Czyli właśnie, otwórzcie okno, wpuśćcie światło, rozciągnijcie się, powyciągajcie, stawiacie sobie ekstra do kawy, nastawiacie sobie, nie wiem, kawę czy tacę na nią, kilka słów, kilka przysiadów i od razu dużo lepiej się poczujecie. Nogi zamiast auta, czyli znowu, codzienne wybory, codzienne decyzje, które podejmujecie. No my wszędzie kurde teraz za przeproszeniem wchodzimy kierunki. 200 metrów do Biedronki, po chipsy jedziemy samochodem. Dzieciaki wszędzie wchodzimy samochodem, wszędzie im tyłki wchodzimy, a potem się dziwimy, że oni nie chcą iść na spacer. No bo sorry, jak nie wszędzie wchodzimy, to nie są po prostu dzieciaki do tego przyzwyczajone. Schody zamiast windy, czyli znowu codzienne decyzje, które podejmujecie. Wchodzicie do biurowca, pracujecie w jakimś takim miejscu, gdzie są schody i winda. Znowu, czy tutaj wjechaliśmy windą, czy wybraliśmy schody, jakby to było nasze przedsięwzięcie. Codzienne wybory, codzienne aktywności. Wszystko teraz po prostu jest automatyzowane. My siedzimy na kanapie, oglądamy Netflixa i jemy chipsy, a odkurzacz sobie jedzie i odkurza, tak? A zamiast tego można mieć fun, można sobie potańczyć i można podkurzać, żeby się poruszać i zapełnić też temu swojemu ciału odpowiednią aktywność. Przerwy w trakcie pracy i tutaj szczególnie my, kiedy pracujemy przy komputerach, żeby nie siedzieć 8 godzin z nosem wylepionym w monitor, tylko jednak się poruszać i zaplanować sobie ten dzień tak, żeby mieć tą aktywność, żeby jak najwięcej wstawać, wstawać po wodę, wstawać cokolwiek, po tą kawę, żeby tych parę kroków zrobić, żeby się porozciągać, żeby nie siedzieć 8 godzin przy komputerze.
I właśnie, jak już mamy te takie codzienne aktywności zatrudnione w takich codziennych obowiązkach, no to dołóżmy do tego jeszcze 30-minutowy spacer szybki. I nikt mi nie powie i nie uwierzy nikomu, że nie znajdzie 30 minut w ciągu dnia na szybki spacer. Jeżeli już naprawdę nie jesteś w stanie tego wcisnąć w ciągu dnia, to zawsze możesz wstać pół godziny wcześniej, możesz wieczorem zamiast kolejnego serialu na Netflixie wyjść na szybki spacer, a taki spacer bardzo dużo i bardzo szybko zmieni w waszym życiu i poczujecie tę energię już po tygodniu, po dwóch, jak zupełnie inaczej wasze organizmy funkcjonują i jak będziecie się czuć. Jak już się przyzwyczaicie do tych spacerów, to kolejnym takim krokiem mogą być takie dodatkowe treningi, które możecie wprowadzić do swojego codziennego życia w ciągu tygodnia, na przykład dwa razy w tygodniu taki dodatkowy trening, jaki lubicie. To może być yoga, to może być basen, to może być fitness, to może być crossfit, cokolwiek, co lubicie, co sprawia wam przyjemność, to może być taniec. Chodzi ogólnie o to, żeby rozruszać te mięśnie, których na co dzień nie ruszamy. Ok, kolejna rzecz, jemy. Czyli znowu, wszyscy wiemy, że to, co jemy, mega wpływa na nasze samopoczucie i na naszą energię. No ale jakby codziennie, jakie podejmujemy decyzje? Jak 49% Polaków uważa, że w ogóle odżywianie zdrowie jest trudne. Zdrowie odżywianie się jest trudne, zajmuje dużo czasu, z czym też absolutnie się nie zgadza, bo to tylko kwestia naszych decyzji. Czyli znowu, kiedy idziesz do restauracji, do jakiej restauracji idziesz? Co jesz? Czy jesz pizzę, czy jesz jakieś fast foody, czy wybierasz właśnie jakieś sałatki, czy inne zdrowe jedzenie? Czy popijasz alkohol, czy popijasz wodą? Kolejne decyzje, które codziennie podejmujesz w sklepie. Czyli następnym razem, jak pójdziesz do sklepu, zwróć uwagę na to, co wkładasz do tego wózka z zakupami. Czyli taka codzienna uważność. Zdrowe przekąski. Czyli to w pracy, czym się tam zajadasz? Chipsy podjadasz, baton? Czy to są właśnie na przykład orzechy, owoce, czy owoce suszone? Pijcie duże ilości wody. No bo słuchajcie, tak naprawdę jest bardzo dużo różnych. I ja tutaj nic z tym dyskutowała. Niektórzy jedzą tylko na przykład surowe warzywa i już uważają, że to jest najlepsza dieta. Są tacy, którzy jedzą tylko steki wołowe i uważają, że to jest najlepsza dieta. A są też tacy, którzy uważają, że w ogóle nic nie jedzą. To jest najlepsza dieta, nie? Więc jakby ja tutaj nie z tym dyskutowała, natomiast jest kilka takich zasad, z którymi się nie da po prostu nie zgodzić. Czyli na przykład właśnie to, żeby jak najwięcej nawadniać swój organizm, żeby pić dużo ilość wody, a nie coli, jakichś słodkich napoi, tylko właśnie wody, czy żeby właśnie jeść jak najmniej przetworzoną żywność, jak najbardziej naturalną, żeby jeść jak najwięcej warzyw i owoców. Ale dam wam też takie dwie propozycje, które możecie sobie wypróbować, które u mnie się też fajnie sprawdzają i które możecie zastosować u siebie, jak na przykład post przerywany. To mówić tutaj na przykład ten temat trochę więcej, natomiast ja od kilku lat już właśnie zazwyczaj jem w takim okienku godzinowym między 10 a 17. To okienko mogą być bardzo różne, możecie mieć dłuższe, możecie mieć krótsze. Ogólnie chodzi tutaj o to, że dajecie organizmowi po prostu czas na to, żeby sobie odpoczął, żeby się zregenerował i żeby dodatkowo jeszcze jak macie dłuższe to okienko, kiedy nie jecie, to wasz organizm wchodzi w stan ketozy i dzięki temu spala te takie zalegające, niepotrzebne tkanki tłuszczowe, więc słuchajcie, same plusy, nie? Dobra, no i drugi taki protokół, który możecie zastosować, to jest jedzenie warzyw na start. Czyli zawsze, jak zaczynacie jakiś posiłek, czy to jest nawet ta pizza, to żeby zacząć od jakiejś sałatki, wziąć swoje marchewki do pracy, przed lunchem po prostu zjeść. I tutaj pomimo o to, żeby wypłaszczać krzywe cukrowe, czyli żeby nie było skoków cukru. Dzięki temu, że będzie tego spadku energii po południu, kiedy my po lunchu przychodzimy i najchętniej, to byśmy po prostu poszli spać na tym biurku, a jeszcze musimy kilka godzin popracować. Był ruch, była dieta, przechodzimy do snu. No, sen jest bardzo ważny. Bo jak śpimy w nocy, to wiemy, jak później się rano czujemy. No ale prawie połowa Polaków źle sypia. No i znowu, co możemy z tym zrobić? Po pierwsze, przejadanie się na noc. No tak, najemy się na noc, wieczorem jemy te chipsy, cokolwiek tam piwko sobie wypijemy, no to później nasz organizm po pierwsze nie odpoczywa, tylko znowu musi się napracować, więc gorzej śpimy, ale też musimy wstawać na przykład do toalety i też ten sen już nie jest taki, jak być powinien. Odpowiednie zaciemnienie sypialnie. No zdajecie sobie sprawę z tego, jaki ma to mega wpływ też na taki właśnie nasz efektywny sen. Czyli nawet nie pamiętamy tego rano, że jeżeli światło latarni gdzieś tam wpada przez okno, to może nas to
wybudzać, wszelkie, nie wiem, jeżeli macie komputer w sypialni, wszelkie jakieś takie światełka, które gdzieś tam świecą, w myszkach świecące, czy cokolwiek innego, to mega, dzięki, 5 minut wpływa na nasz sen, tak? Czyli sprawdźcie, czy macie dobre rolety, zasłony, łóżko tylko do spania, do seksu. Nie pracujemy w łóżku, nie oglądamy Netflixa, nie obiadamy się na noc, tylko spanie i seks. Niebieskie światło. Tutaj znowu. Jest oczywiście korzystne niebieskie światło i to niekorzystne, szczególnie jeżeli bombardujemy się, szczególnie w tych okresach jesienno-zimowych, kiedy siedzimy wieczorami przed komputerem, przed telefonami i to bardzo zaburza nasz taki codzienny, zdrowy rytm dobowy i wpływa na to, że wieczorami nie możemy zasnąć. Więc co możemy zrobić? Albo 2-3 godziny przed spaniem odstawiamy wszelkie monitory, albo właśnie można na przykład zastosować takie specjalne okulary blokujące niebieskie. O, to jest moja nie ta prezentacja. Dobra, zacznij. No, ale jakby przewinęłam ten slajd, co miałoby nie być. Bardzo szybko. Dobra. Działa na rękę, no masz te okulary, tak? Tak. Jakby ktoś chciał coś o tych okularach, to można powiedzieć, bo tutaj wyciągam slajd, ale on był niezgodny. No jeszcze. Telefon w salonie, właśnie, to jest taki prodigy. Może ktoś zdąży zrobić zdjęcie. Jeszcze gorzej, panie. Dobra. Telefon w salonie, a nie w sypialni. Słuchajcie, to jest takie coś, co u nas się sprawdza bardzo od kilku lat w domu, że wszyscy członkowie mojej rodziny zostawiamy telefon na noc w salonie. Nie bierzemy go do sypialni. Wieczorem nie możecie zasnąć, telefon jest w brzuchu, bierzecie go, znowu bombardujecie się tym niebieskim światłem, znowu nie możecie zasnąć. W nocy się przebudzacie, w nocy sprawdzę, która godzina, tak? No to biorę ten telefon i znowu strzelacie sobie tym niebieskim światłem i to bardzo źle wpływa na takie właśnie codzienne funkcjonowanie. Stałe godziny zasypiania i wstawania, szczególnie jeżeli macie problemy z zasypianiem, no to jest mega po prostu, jeżeli możecie sobie, no na pewno możecie sobie na to pozwolić, a przynajmniej kiedy wstajemy, rano. Na przykład ja zawsze wstaję, staram się wstawać codziennie o godzinie 6, nie? Czasami oczywiście pójdę o godzinie 22, czyli wstanę 26 spać, ale najważniejsze jest to właśnie poranne wstawanie o tej samej godzinie, wtedy bardzo szybko można sobie wyregulować ten rytm dobowy i problemy z zasypianiem znikną. Dalej, wewnętrzny budzik, to jest bardzo mega fajne, no bo wiecie, jeżeli już mamy ten telefon zostawiony w salonie oczywiście, no to nastawiamy sobie taki budzik, albo taki tradycyjny, albo ja używam budzika w zegarku na godzinę na przykład 6 rano, ale ja przed zaśnięciem wyobrażam sobie, że budzę się tuż przed budzikiem, za 2:06, nie? I wtedy jak sobie to wyobrażamy, czyli właśnie w ten sposób programujemy swoje ciało na stanie tuż przed budzikiem, to dzięki temu ten nasz właśnie fazy snu, nasz organizm dostosowuje fazy snu w taki sposób, że kiedy my się naturalnie sami budzimy tuż przed budzikiem, to budzimy się w odpowiedniej fazie snu. I wtedy dużo lepiej się czujemy, mamy dużo więcej energii, bo jeżeli budzi Was taki budzik głośny bardzo w telefonie czy jakikolwiek inny, no to wtedy bardzo często po prostu to nie jest odpowiednia faza snu, wybudzamy się w nieodpowiednim momencie i tak naprawdę do naszego organizmu jest to szok. Okej, i jeszcze jedna rzecz ode mnie, no bo mieliśmy dietę, ruch i sen. I ode mnie jeszcze taki dodatek, jak mi więcej energii, siły do działania, to jest nastawienie. Bo nasze nastawienie do codziennego życia, do tego, z jakim nastawieniem wychodzimy rano z domu, jak wstajemy i co sobie myślimy, jest mega ważne i też bardzo wpływa na nasze samopoczucie. Następnym razem, kiedy nie wiem, przypomnijcie sobie, jak ktoś was się pyta, co u was słychać, co mówicie, czy mówicie, co dobrego u was słychać, czy raczej narzekacie, a wiesz, no mogłoby być lepiej, a tam klient coś tam, nie, a dzieci chore, a same jakieś takie zazwyczaj rzeczy, nie? Więc następnym razem spróbujcie powiedzieć te dobre rzeczy. Ja was zachęcam do tego, żeby nie skupiać uwagi właśnie na tych negatywach, tylko zawsze z każdej sytuacji wybierać te najbardziej fajne rzeczy. I nawet jeżeli myślicie sobie, że czasami jest taka sytuacja, że trzeba te dobre rzeczy wręcz wydłubywać, żeby znaleźć coś dobrego, to żeby właśnie skupiać się na tych dobrych, bo to ma bardzo duże znaczenie i kiedy będziecie więcej uśmiechać do ludzi, kiedy właśnie będziecie pytać, co u ciebie dobrego słychać, a nie co u ciebie słychać, to bardzo szybko też zmieni się ta energia i wasze samopoczucie. No to jak mówi Ricky, life is fun. I właśnie zachęcam was do tego, żeby tak do życia podchodzić i żeby się za bardzo nie przejmować, bo jak też mówi Ricky, tak wszyscy umrzemy. Okej. Okay. I właśnie, zostawiam was z tym life is funny. Podejmujcie codziennie decyzje świadomie, w
przebudźcie się i z taką uwagą podchodźcie codziennie do życia. Ja miałam wówczas live z Instagrama, ale jakby to nie była prezentacja, więc zapraszam Was, izabela.kocha.com na Instagrama. Tam więcej jest o WordPressie, co prawda, niż o tym, co teraz mówię, ale wrócę czasami jakieś śniadanka do inspiracji, więc dobrze. Okej, dziękuję bardzo.